jeżeli jest copywriter, który ma doświadczenie, które nie jest opisane w żadnej książce, bardzo wąska specjalizacja, tak? No to w takim przypadku no, nie zastąpimy go. Copywriter zna się na powinien znać się na temacie, który pisze, prawda? Fajnie by było, gdyby copywriterzy pomyśleli o tym, żeby zrobić taką ewolucję właśnie w przepisywanie treści, dodawanie jakichś nowych rzeczy, powiększanie właśnie tej widoczności, niż tworzenie nowych. I to mogłoby zainteresować klientów. Nie zawsze w necie wszystko jest dostępne, ale na przykład bazą wiedzy może być zeskanowana książka. Ja cały czas powtarzam, że modele językowe, czy potocznie nazywane AI, to są narzędzia tak naprawdę i nie wszystkie narzędzia są dobre. Trzeba też je umieć obsługiwać. Te, które uważam, że nie mają sensu, dalej tak uważam, ale niestety niektórzy uważają odwrotnie i nie da się ich przekonać, jeżeli tekst nie przeciwdziała tak to. I kto promptował z modelami językowymi, więc tylko się nie śmieje. Naprawdę. Potrafiłem dostawać tak dziwne już odpowiedzi. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. 30 listopada 2022 roku padł blady strach na copywriterów, zwłaszcza SEO copywriterów. Tego dnia wyszedł GPT-3.5 i legendarny chat GPT, który na zawsze zmienił oblicze marketingu internetowego. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, czy AI faktycznie pisze lepiej niż człowiek i jak z wroga zrobić przyjaciela. Z nami specjalista od marketingu afiliacyjnego, fanatyk automatyzacji, od 2007 roku związany z branżą SEO, były współwłaściciel agencji Tarantula SEO i AdInspire, od maja 2024 Enterprise Products Owner w firmie Senuto Maciej Chmurkowski. Siema Maciej. Pierwsze pytanie, Maciej, co ostatnio napisałeś za pieniądze? Okej, to jest dziwne pytanie w kontekście tego, co robiłem, bo naprawdę za pieniądze nie robiłem żadnych promptów ani nic związanego z AI, bo przez długi czas przed Senuto pisałem rzeczy, które były na mój własny użytek, więc można powiedzieć, że nie napisałem tego za pieniądze. Nie bezpośrednio w ten sposób może. A w Senuto no, też jakby to też nie przekłada się bezpośrednio na wynagrodzenie. Natomiast to, co pisałem, to jest ciekawa sprawa, bo dla jednego z wydawców artykułów sponsorowanych przepisaliśmy cały serwis, taki dość duży, który był zrobiony w PHP-ie i MySQL-u, takimi skryptami jakby robionymi na kolanie. Przerzuciłem to na WordPressa. W porządku zadanie wydawało się dość proste, natomiast no było trochę kruszków, ale przepisaliśmy wszystko łącznie z linkami wewnętrznymi, z regułami, HTTPS-em. Poprzenosiłem to wszystko i teraz czekam tylko na informację, jak tam się ten serwis rozwija. Podobno rośnie, więc chyba zadanie zostało wykonane. A że znam strukturę WordPressa bardzo dobrze, to nie było problemu z tym, żeby to jakby od początku wiedzieć, jak się do tego zabrać. Jasne. Właśnie miałem takie skojarzenie, że jak pisałeś kiedyś programy do zbierania, łapania domen i automatyzacji, sprawdzania tego. Na przykład. To też jest pisanie i to też jest za kasę. Tak, to trochę tak. No generalnie niektórzy uważają, że PHP i MySQL to nie jest programowanie. No dość łatwo się tego nauczyć. Ja nie mówię już teraz w dobie czatu czy jakichś innych narzędzi, które piszą kod za nas, ale tak naprawdę no, popełniłem dość dużo rzeczy, bo ja i CMS-y robiłem różne i taki centralny panel do WordPressów, gdzie mogę obsługiwać kilkaset WordPressów na raz. Aktualizować je, dodawać zdjęcia, tworzyć wtyczki, no, tam dość dużo. Znaczy do tej pory tego używam i to było dość wygodne, jest wygodne dalej w stosowaniu, bo takiego ogólnego rozwiązania komercyjnego jeszcze nie widziałem do tej pory. Między innymi systemy do generowania zaplecz, do robienia całych stron, więc też wszystko było w ten sam sposób. Także tutaj te zadanie nie było takie trudne, no tam było trochę wyjątków, bo WordPress nie jest optymalnym CMS-em. Wiesz, mówisz tak, jakby to było łatwe. Ja ostatnio próbowałem sobie zrobić klastry ze słów kluczowych w Pythonie i mnie pokonało po prostu. Ale klastry na zasadzie przypisywania słów kluczowych do klastrów, jakby do kategorii na przykład? Tak, chciałem sobie pogrupować według ten, według, po polsku to się tłumaczy chyba trzon, stem, nie? I o ile te stemery po angielsku działały nieźle i robiły to, co miały robić, o tyle stemer po polsku jakoś coś mu tam nie grało, nie? Ja myślę, kurde, siedzę czwartą godzinę, robię to.
w dupie to mam, rzucam to. Albo ktoś mi to zrobi, albo ręcznie będę to robił. Próbowaliśmy rozwiązania takiego, gdzie prosiliśmy też AI, w sensie model językowy, na przypisywanie, klastrowanie słów kluczowych. Robił to powiedzmy w 80% dobrze. Natomiast nie, jak nie masz pewności, to znaczy, że to narzędzie nie jest dobre, więc na przykład mógł pomijać nam niektóre słowa kluczowe, które były dość istotne. Więc teraz będziemy to robić, to znowu jest ciekawy temat, bo znowu AI, na buildingach będziemy próbowali wykorzystać wektory do tego, żeby to dobrze przepisać. Natomiast z czym od razu powiem, może przed zapytanie, gdzie jest problem, gdzie jest haczyk. Jedno słowo kluczowe może być zbyt ogólne, żeby jakby porównanie wektorów optymalnie pokazało, że to jest akurat to dopasowanie. Więc tutaj trzeba będzie coś jeszcze, jakichś danych do takiego słowa kluczowego dostarczyć. Ale pracujemy nad takim rozwiązaniem. No, pracujecie, pracujecie. W toku tych prac, Maciej, podpadłeś naszej branży. Albowiem powiedziałeś, że AI może pisać lepiej niż człowiek. I zgodnie z zasadą Helpful Content Update, odpowiedź na początku, na samej górze, czyli o co tu chodziło? Dobrze, wyjaśnijmy sobie lepiej. Znaczy, to można wziąć pod uwagę parę parametrów, parę rzeczy związanych z samym pisaniem, bo lepiej to jest również też szybciej. Lepiej to jest taniej. Lepiej to jest w każdym języku. No więc jednak tak. Dobrze. Ja w to wierzę. Cały czas uważam, że AI może tworzyć bardzo dobry content, natomiast nie chcę też mówić takiego słowa, co SEO-wcy wszyscy używają, że to zależy. Powiem dokładnie, z czym to jest związane i od czego to zależy. To zależy tak naprawdę od bazy wiedzy, jaką posiada model językowy. I to, co ja mówiłem na pierwszym webinarze w Senuto, jeżeli dostarczymy tą wiedzę w postaci tego RAG-a, to rozwiążemy jeden z dwóch problemów, czyli damy mu tą bazę, z której on może korzystać i przestanie nie halucynować. A druga rzecz, którą trzeba rozwiązać, no to żeby ten styl pisania i tworzenia tych tekstów był zbliżony do ludzkiego, z czym już też ja i sobie to udowodniłem i udowodniłem też to w sumie, to z tym już nie ma problemu. Przy czym jeszcze nie używaliśmy fine-tuningu, który jest teraz darmowy w OpenAI, czyli to jest tak zwane dostrajanie, czyli pokazujemy tekst, jaki chcemy osiągnąć i w ten sposób dostrajamy model. Jeszcze tego nie robiliśmy, ale to też zmieni bardzo dużo. Więc przy rozwiązaniu tych dwóch problemów uważam, że można pisać, dobra, nie będę narzucał się, nie będę podpadał może copywriterom, można pisać dobrze, tak samo dobrze jak copywriterzy. Problem jest z bazą wiedzy, bo nie zawsze w necie wszystko jest dostępne, ale na przykład bazą wiedzy może być zeskanowana książka, zdigitalizowana. Czyli nawet jakieś źródło medyczne można w tej chwili przetworzyć, wgrać do modelu albo wysyłać za każdym razem przy zapytaniu. I to już wszystko no, robi robotę. Natomiast jeżeli jest copywriter, który ma doświadczenie, które nie jest opisane w żadnej książce, bardzo wąska specjalizacja, tak? No to w takim przypadku no, nie zastąpimy go. Dobra, wybrnąłeś, nie zastąpimy go. Ja mam takie doświadczenie, bo pracowałem jako agent ubezpieczeniowy, no to tego to, sorry, żadne AI na razie jeszcze nie. Musiałbyś spisać wszystkie swoje przygody pewnie. No dokładnie. Albo nawet nie tylko ty, tylko nie wiem, 10 osób takie jak ty. Więc w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie wąskie specjalizacje, albo które wynikają z doświadczenia własnego, osobistego, no to nie będziemy w stanie tego zastąpić, przynajmniej na razie. Nie będziemy w stanie tego zastąpić, ale i tak przedsiębiorcy i SEO-wcy wybierają AI zamiast człowieka. I tu niedawno rozmawiałem z Michałem Woronieckim i on też nie wahał się tego powiedzieć, że on po prostu z tego korzysta, bo jest taniej, szybciej, jak powiedziałeś, w dowolnym języku. Czy możesz w skrócie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przedsiębiorcy wybierają AI zamiast człowieka ze swojej perspektywy? Dobrze, ja uważam, że bo to jest... To nie jest taka prosta odpowiedź na to pytanie, ale zacznę od tego, że zrobię to rzeczywiście dlatego, że jest taniej i szybciej, ale być może spodziewałem się dużo lepszych efektów. Natomiast ja cały czas powtarzam, że modele językowe, czy potocznie nazywane AI, to są narzędzia tak naprawdę i nie wszystkie narzędzia są dobre, trzeba też je umieć obsługiwać. Czyli to, o czym już wcześniej mówiłem, czyli o RAG-u i o humanizacji, ale też odpowiednie tworzenie tych promptów. I nie wiem, czy pamiętasz, pierwszym narzędziem, takim bardzo prostym na DaVinci, chyba modelu językowym, kurczę, wypadło mi z głowy, jak to się nazywało. Zaraz jak powstał OpenAI i to było pierwsze takie narzędzie, które tworzyło teksty, no, tworzyło bardzo proste teksty.
Wszyscy też się na to wtedy rzucili. Rytr. Nie wiem, czy kojarzy takie narzędzie jak Rytr. I ono tworzyło bardzo proste teksty. Wszyscy się na to rzucili. Oczywiście później wszyscy też na tym dość mocno się przejechali. No i tam były bardzo proste prompty. Bardzo. I to tylko jakby pokazuje skalę problemu, że jak coś się teraz pojawia, to wszyscy chcą taniej i szybciej. Natomiast to nie zawsze będzie tak, jak oni tego oczekują. No i teraz temat rzeka znowu, bo możemy rozwijać. Ja wierzę w to, że można zrobić stronę internetową dobrą, korzystając z AI, nawet nie zawsze moderując te teksty. I też nie wierzę w to, że Google będzie karać tylko i wyłącznie za samą sztuczną inteligencję, za wykorzystanie modeli językowych. Po prostu karze za to, że ten content jest o niczym, jest powielany. Czyli gdybyśmy mieli też taniego copywritera i on by nam to robił, w tym momencie też byśmy na pewien HCU oberwali. Po prostu jest masowe tworzenie treści. Google musi z tym walczyć, ponieważ nie jest w stanie tego przetwarzać, indeksować, przytrzymywać. Jest to też mądre. Ja nie jestem przeciwnikiem tak naprawdę tego wszystkiego, bo tak naprawdę, zobacz, z roku na rok to poprzeczka, jeżeli chodzi o treści, idzie wyżej. Czyli koniec końców, mimo że boom technologiczny jest, że jest taniej i szybciej, to jednak wszyscy już w tej chwili zwracają bardziej uwagę na to, jak ten content powinien wyglądać, o czym być, jak być skonstruowany, żeby nie podpaść Google'owi, czyli nie oberwać przy najbliższym update algorytmu. No i myślę, że przedsiębiorcy wpadają w pułapkę trochę teraz tego. I to jest odpowiedź na pytanie. Znaczy, odpowiedź jest jedna, tak? Bo jest taniej i szybciej. Ale może na koniec końców się okazać, że wcale nie było taniej. Wiesz co, mam jeszcze jeden wniosek do tego, jak deleguje pracę AI, a deleguje pracę człowiekowi, że jednak ten czynnik ludzki to jest taka loteria, bo jak masz robota, no to jest robot, on mniej więcej będzie działał tak samo w takich samych warunkach. Teoretycznie, jeżeli tam się nic nie zesra po drodze, to on powinien na to samo polecenie zareagować identycznie. A człowiek to jest czynnik ludzki, nie? Jest człowiek, który weźmie od ciebie zlecenie, nie będzie dopytywał, zaoferuje dobrą stawkę, wykona to zlecenie, dowiezie na czas, podziękuję za współpracę, spyta, czy masz coś jeszcze, czy możesz go komuś polecić, dopyta o twoje oczekiwania względem tego tekstu. Jest wszystko spoko, współpraca układa się idealnie. A jest człowiek, który wiesz, jak mu nie wyślesz faktury godzinę po tym, jak ci wysłał tekst, to cię zrąbie, nie? Na przykład jak wspomnianego Michała. I są ludzie, którzy nie dowożą. Są ludzie, którzy są zwyczajnie wredni. Naprawdę są ludzie, którzy są wredni. Spotkałeś się jakieś z wredną odpowiedzią modelu językowego? Chyba, że to cię zdziwię. Nie, wredną nie, ale cię zdziwię, że to wcale tak kolorowo nie wygląda. Jakby te same prompty w różnych okresach czasu czasami dają różne odpowiedzi. A ja się zawiesza. Naprawdę tam jest też dużo problemów związanych z technikaliami. Nie? To już jest ciekawe. Ciekawa rzecz, że jakby ja pracuję na OpenAI od początku i pewnie z niedługo będę musiał się przerzucić na inne modele językowe od innych firm, natomiast promptowanie jest zupełnie inne. Jest coś takiego też, że na te same na przykład zapytania jest jakiś tak zwany cache, że zwraca non-stop te same odpowiedzi, nie, te same treści. No i potrafi też przymarudzić i te halucynacje chyba są najgorsze. Oczywiście to nie jest taki czynnik losowy jak w przypadku copywriterów i czynnika ludzkiego. Natomiast my, jak mam takie własne powiedzenie, ale też wszyscy, którzy promptują, wiedzą, że to nie jest takie proste. I kto promptował z modelami językowymi, więc cyrku się nie śmieje. Naprawdę. Potrafiłem dostawać tak dziwne już odpowiedzi. Clue polega na tym, że musisz bardzo dobrze, bardzo dokładnie zdefiniować to, czego chcesz. Podejrzewam, że człowiekiem jest tak samo, tylko że człowiek ma właśnie inne czynniki, ja to nazywam czynniki życiowo-losowe. Może się rozchorować, może, nie wiem, mieć gorszy dzień, nie? I tutaj już tego akurat nie będzie. Natomiast im lepszy jest brief, jakby lepsze wymagania, to wtedy ten model językowy naprawdę współpracuje. I też musi być prosty, nie można przesadzić, jeżeli chodzi o ilość, no z człowiekiem też, o ilość poleceń naraz, nie? To ja tu doprecyzuję, że zakładając hermetyczne warunki, że nie ma tego cache'owania, że prompt jest identyczny, że to AI się w ogóle nie rozwinie, że nie zostanie dodana żadna nowa baza wiedzy ani nic z tych rzeczy, przy założeniu czysto hermetycznych warunków, ten prompt, ta odpowiedź powinna być taka sama albo tak zbieżna. Jest.
Ale to się zmienia, nie? Na przykład zauważyłem i nawet doczytałem, że jest coś takiego, że jakość outputu czata GPT po pół roku od jego wypuszczenia drastycznie spadła i były na to testy, że tam się chyba z prądem nie spinało do końca, że tam ograniczyli trochę zasoby. I faktycznie jest coś takiego, że przez pierwsze pół roku korzystania z czata GPT byłem przezadowolony z jego outputu, a potem na przykład coś, co doprowadza mnie do szewskiej pasji w każdym z tych modeli językowych, to jest to sformułowanie nie tylko, ale także, że AI jest nie tylko działa szybciej, ale także taniej. Nie potrafię tego wykorzenić. Jaki prompt bym nie napisał, jakich dyrektyw bym mu nie dał, zawsze tego użyję. To wiesz co, my mamy te dyrektywy do humanizacji i one naprawdę bardzo mocno zmieniają ten tekst i wypełniają takie rzeczy. Natomiast to są cztery prompty, które przepisują każdy tekst i przepisują go we fragmentach, bo zaraz jeszcze do tego dojdziemy, bo niektóre modele językowe mają większy input, w sensie, że możesz dostarczyć nawet, nie wiem, no, pół książki, tak? I poprosić go o stworzenie na tej podstawie treści, te nowe modele językowe, 4O zwłaszcza, ale tak naprawdę da się, natomiast na prompty do humanizacji poświęciłem około 50 albo 60 godzin, przy czym jeszcze doświadczenie miałem sprzed 2 lat, gdzie też się oparłem, że przejdę detektory, zostawiłem to, bo detektory uważam, że nie mają sensu, dalej tak uważam, ale niestety niektórzy uważają odwrotnie i nie da się ich przekonać, jeżeli tekst nie przyjdzie do detektora. Nadal oglądasz, więc coś w tym odcinku cię zainteresowało. Co to takiego? Napisz w komentarzu. Czy twoja wiedza na temat użycia narzędzi AI do tworzenia treści poszerzyła się? Jeśli tak, daj znać. Kliknij lajka dla Spotify'ka, zostaw suba dla YouTube'a. Niech ten kanał rośnie. To pomoże mi zapraszać więcej ciekawych gości. A teraz oglądaj dalej. Ale wrócę jeszcze do czatu GPT. Jakby ty nie dasz rady wypełnić w czacie GPT, no to czat GPT jest nakładką na OpenAI. Nakładką OpenAI na ich model językowy. I on ma swoje reguły i ma takie wewnętrzne jakby polecenia. Jest ich pewnie bardzo, bardzo dużo. Natomiast my korzystamy osobiście też od samego początku, korzystam z API. Jak tylko API się pojawiło, nie wiem, pamiętam, który, ale już miałem to API w Polsce, zaczęliśmy tworzyć w ten sposób teksty. Rytr tworzyły osoby, które jakby przyszły, my to nazywaliśmy w ogóle nie copywriterami, tylko to byli, nie wiem, jak myśmy to nazywali, takim śmiesznym kimś, że twórcy czy moderatorzy, bo to nie byłoby być osoby, które tworzyły. Natomiast wracając do samego czatu, podejrzewam, że łatwiej by ci było to zrobić, wyplemić to, gdybyś mógł sobie korzystać bezpośrednio z API. Czy wysyłasz prompt i dostajesz odpowiedź, tak? Tylko czat w tej postaci, która jest, to ma tą pamięć, nie? Że ten konwersacji. Jest conversation ID tak zwane, kontynuujesz wątek i on pamięta, o czym rozmawialiście, nie? To jest taka różnica. API tego nie ma, bo to jest osobny instancja modelu językowego, więc czat się też w pewien sposób uczy, nie? Niestety na gorsze, no bo nie dostarczamy mu nowej bazy wiedzy, dostarczamy mu sam krab po prostu, wiesz, to co sam on produkuje często też, nie? No i mówię ci, tak gdybyś miał prostego programistę, który ci na PHP napisał, to byś mógł sobie takiego czata zastąpić. I tam masz bardzo duży wybór modeli językowych, zwłaszcza tych nowych. I teraz odpowiem, 4O jest taki model, który jest bardzo tani, najtańszy z tych wszystkich i też ma bardzo duży input. I jego wersja, która jest oficjalna, jest dużo gorsza niż ta, która wydana w sierpniu. Czyli się dopisuje tam datę sierpniową i ten sierpnia robi cuda. I to wie ktoś, kto dużo promptuje i próbuje. I jeżeli podejdziesz sobie do OpenAI w strefę tą API, to jest tak zwany playground, czyli jest taki plac zabaw, to tam masz trochę taki czat. Tylko tam sobie możesz dużo więcej rzeczy zmieniać, wybierać te prompty, są tam jeszcze inne parametry, takie jak temperatura. No to tam masz takie ustawienia bardzo jakby deweloperskie. Ja tam na przykład próbuję prompt, który później wysyłam już przez API. Więc to może, tylko to nie jest do przeskoczenia dla każdego. To jest moim zdaniem intuicyjne i proste, ale ludzie na przykład może o tym nie wiedzą, albo się boją spróbować i wszyscy po prostu korzystają z czata. Wiesz, czat jest wygodniejszy. Ja lubię tę kontekstowość, jednak lubię tę pamięć, nie? Lubię mu powiedzieć na przykład, nie o to mi chodziło. I on wtedy wie, o co chodzi, nie? I to tak, tak, tak. No, usuń nie tylko, wiesz. Usuń nie tylko.
Albo ten, albo niektórzy zaczynają tego, będziesz się nazywać tak i tak, bądź moim przyjacielem, nie? Jest coś w tym, że jednak potrzebujemy takiej komunikacji, nie? To wynika z błędu, że ludzie myślą, że to jest taka sztuczna inteligencja w postaci mózgu, że to bardzo źle rozumieją ludzie, co to jest sztuczna inteligencja, co to jest model językowy. Ten model językowy, który to jest, to polega tak naprawdę na prawdopodobieństwie. Na prawdopodobieństwie występowania każdego kolejnego słowa. Na podstawie danych, których się nauczy, czyli Wikipedii, słowników jakichś. Tam cały internet został wczytany przez Microsoft do tych modeli językowych. Jeżeli dostarczysz inną wiedzę, no to inaczej będzie pisał, inaczej będzie tworzył. Spoko, fajnie, że to wyszło. Będzie taka ciekawostka. Może to komuś coś wyjaśnię, bo czasem też ktoś myśli, że rozmawiasz. Ja to zawsze postrzegałem, jak wiesz, jak oglądasz Rainmana z Dustinem Hoffmanem i z Cruzem. O tym gościu takim, on miał jakieś spektrum autyzmu. Pewnie oglądałem, ale to już dawno temu. No. No to mniej więcej tak do niego podchodzę, jak do takiego genialnego dziecka, które ma wręcz komputer w głowie, ale trzeba bardzo precyzyjnie powiedzieć mu, o co chodzi, co chcesz zrobić, nie? Co chcesz, żeby ono zrobiło, bo jeżeli ono źle zrozumie, to zrobi coś nie tak, na przykład. Tak. Może sobie zrobić krzywdę i nawet nie będzie wiedziało, że to krzywda. No, widzisz, ja na przykład do czego innego, bo korzystam z czata. Dzisiaj miałem skrypt prosty PHP, który wrzucał do tabeli w MySQL-u jakieś tam dość dużo danych. Potrzebowałem zamienić to z insertu na update. I zamiast klepać kod po prostu ręcznie, bo ja piszę w notatniku, wrzuciłem to do czatu, zamień mi po prostu to zapytanie w MySQL na update z klauzulą tam taką i taką, cyk, gotowe, Ctrl-C, Ctrl-V. I mam. To jest narzędzie dla mnie. Nie? Tak samo, jeżeli miałbym, to też na webinarze pokazywałem, że wrzucasz pewne reguły i możesz go poprosić o uporządkowanie. Albo o, wrzucasz sobie tekst napisany przez copywritera i wrzucasz tekst napisany, to na webinarze mówiłem. To jest super, w ogóle obrazuje, jak można wykorzystać czat. I wrzucasz tekst napisany przez AI i znajdź różnicę, wypisz mi reguły. Czym ten tekst się różni, nie? I to jest idealne narzędzie do takich rzeczy dla mnie osobiście. Nie ufam w to wszystko, co tworzę, w sensie sam tekst. Teraz jakby ja żyję tym, że trzeba RAG dostarczyć. Ja się kiedyś zabierałem za RAG i myślę, że ten dzień przyjdzie, ale jeszcze nie teraz. Tak wrzucić sobie ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych tam i mieć to byłoby fajne, ale załóżmy, że jest opcja dla ludzi nietechnicznych albo dla leniwych. Które z tych dostępnych narzędzi, tych popularnych, już odpuśćmy na razie API, poleciłbyś do tworzenia treści, do generowania treści z tych klonów i innych. Czy dzisiaj już padło to? Ja bym dalej się został na OpenAI-u. Wiem, że tam jest wyścig szczurów i obserwuję to, może nie szczurów, wyścig technologiczny, że to zabrzmiało. Próbują jakby porównywać się do inteligencji ludzkiej. Te modele ludzie próbują porównywać w jakiejś tam skali. I są lepsze, gorsze modele, natomiast tak jak ci powiedziałem wcześniej, też bardzo dużo jest różnica w promptowaniu. Nie możesz po prostu przerzucić tych samych promptów, one nie będą działały. Trzeba je przypisywać, znowu testować. Więc ja utknąłem w OpenAI na razie i tu się dobrze czuję, więc polecam OpenAI. Przy czym to, co mówiłem, wersję 4o z sierpnia. Tam jest data sierpniowa w tym modelu, więc to warto spróbować. Natomiast jeżeli chodzi o samego RAGa i tworzenie tekstów, to jest taka wyszukiwarka AI, która się nazywa Perplexity AI i ona już skanuje jakby internet, skanuje strony internetowe w poszukiwaniu odpowiedzi. Więc możesz ją częściowo wykorzystać do budowania RAGa takiego prywatnego. Czyli jesteś copywriterem, Perplexity kosztuje $20, wersja pro i też moim zdaniem musi być pro, 20 miesięcznie. Wpisujesz zagadnienie i prosisz go, żeby zrobił, nie wiem, listę faktów, czy nie wiem, najważniejszych informacji związanych z tym tematem w formie tekstowej i później to wklejasz do czatu i prosisz, żeby ci na tej podstawie napisał artykuł. Ja bym w tej chwili nic innego już nie używał. Tylko to wiadomo, że źródłem wiedzy będzie internet. Jeżeli coś w internecie źle napisane, na przykład o ubezpieczeniach, no to artykuł wiadomo, że nie będzie poprawny. No ale to jest tak dużo lepiej niż tylko korzystać z samego czatu GPT. No, ja mam w tej chwili UCOM. Tam masz te kilka modeli, nie? Masz GPT, masz Claude'a, masz Mistrala, masz tam jakieś Solary i te wszystkie. O Claude'ie tym nie wiem, 3,5 sonet słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii od znajomych. Niestety to jest też tak, że w naszej branży, w mojej branży,
co chwila wychodzi coś nowego. Wspomniałem wcześniej o fine-tuningu, który był drogi, a teraz jest darmowy. Nie wiem, z tydzień temu to wyszło, dwa tygodnie jeszcze nie miałem czasu, żeby to potestować. Częstotliwość zmian jest tak duża, że gdybym chciał testować wszystkie nowe modele i wszystkie nowe rozwiązania, to musiałbym robić tylko to i niczym innym się nie zajmować. Więc tu jest ten problem. No, natomiast ja, tak jak mówiłem wcześniej, ja się bardzo dobrze czuję w OpenAI i wszystkim, co z tym związane. Będzie potrzeba się przerzucić na coś. Wejdzie taki model, który będzie rozwijał system, to będzie musiał się przenieść. Wspomniałeś pokrótce o detektorach AI i że w detektory nie wierzysz. Dlaczego nie wierzysz w detektory AI? Bo są małe kruczki, którymi można zrobić, że będzie się przechodziło tekst. Są to formatowania, są to przenoszenie do nowych linii. Znaczy, to jest spójne oczywiście też z innymi regułami. To jest po prostu narzędzie, które wykrywa pewne, no ma swoje wgrane reguły. Niektóre są oparte też i dostrajane przez sztuczną inteligencję. Natomiast w tej chwili osiągnąłem tymi czterema promptami dehumanizacji, co zrobiliśmy w Senuto, osiągnąłem 100%, za każdym razem mam 100% human, może prawie nie 100, no czasami 98% human w Originality, który jest takim czołowym. Natomiast co się stało, bo też na tym ostatnim webinarze mówiłem, oni mają taki model multijęzykowy, którym też jest język polski, no i się zepsuło, ponieważ w tej chwili tam prosty tekst z czatu przechodzi 100% jako human, a nasz humanizowany jako AI. Napisałem na support i przyznali rację, że mają problem z modelem multijęzykowym. No i właśnie, dlaczego multijęzykowym? Bo znalazłem tylko dwa detektory, które mają język polski i mają API, bo chcemy to podpiąć pod to nasze narzędzie Rewriter, żeby na dole było widać po prostu tekst oryginalny, wygenerowany przez ten prosty model językowy, ile ma punktów w tych dwóch narzędziach i tekst przepisany. Tak po prostu dla tych, którzy muszą dotknąć, po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to. Pracujemy na tym, ale się zatrzymaliśmy, no bo już na poziomie Originality no pokazuje złe. Czekam po prostu, że to naprawię. Nie? I tak samo, jeżeli chodzi o CopyLinks, mam mniej więcej 2/3 powtarzalności, 70% tekstów pokazuje mi jako pisane przez człowieka. Natomiast z jednym czy dwiema metodami mógłbym zrobić, żebym miał 100%. Tylko to było oszukiwanie systemu. Nie? Wtedy ktoś, kto by skopiował ten tekst poza wysłaniem przez API, to by dostał inny wynik. Więc konstrukcja tych detektorów jest taka, że można je oszukiwać. Jeżeli nie można oszukiwać, to ja nie do końca uważam, że one są wiarygodne. Ja mam taki case, wiesz, w Quillbocie, jego używam najczęściej, że wkleiłem fragment tekstu z 100% z AI. Wpisałem z palca i oczywiście pokazało 100% tekstu wygenerowane przez AI. Wkleiłem w środku z palca jedno zdanie. I ze 100% spadło na 40%. Później wkleiłem to samo zdanie na początku. Tak, spadło na 30%, a jak wkleiłem to samo zdanie na końcu, nagle jest, wiesz, 0%. Nie? Więc kiedyś dostałem pretensję od kogoś, że tekst jest z AI. Więc pierwsze, co zrobiłem, to zapytałem, jakie narzędzie to pokazało i na jakiej podstawie. No bo gdzieś tam coś tam pokazało. Mówię, jaka jest sytuacja, że słuchajcie, wiecie co, no, nie oszukujmy się, ale jeżeli Google, jedno z większych firm technologicznych świata, nie jest w stanie w 100% stwierdzić, czy tekst jest z AI, czy nie, bo nie mają na to zasobów. Jeżeli nie mają zasobów na to, żeby indeksować każdy adres URL jak kiedyś, no to nie jest to do zrobienia, tak? Ponad wszelką wątpliwość, jako dowód w sądzie, nie jest to do zrobienia, więc już nie wspominając o tym, że ten inwokacja albo Biblia dostały flagę, że są z AI, nie? Dwie rzeczy przy tym, co powiedziałeś. Jedna rzecz to, jeszcze raz wracam do języka, czy taki detektor ma język polski? Bo jeżeli wrzucamy w języku polskim do detektora, który obsługuje tylko angielski, to będą różne wyniki. Druga rzecz, i bardzo prosty algorytm na wykrywanie, czy jest AI, to jest sprawdzanie długości zdań, jeżeli chodzi o ilość słów albo sylab. W AI to jest rytm pewien, nie? Jakby te proste modele językowe, te proste, bardzo podobne zdania robią. Natomiast w języku, jak ktoś pisze, jako copywriter, to jest, zdania są proste, złożone, jest trochę więcej chaosu. Nie ma trochę więcej chaosu, jest bardzo dużo chaosu. A tu jest jednak taki, wiesz, bo to jest model językowy, jest rytm utrzymany. Więc jeżeli wystarczy zmienić te zdania, żeby na przykład długie podzielili na krótsze, i my robiliśmy badania, to Damian Sołkowski mi chyba nawet to przekazał,
że nie pamiętam ci dokładnie ile, ale że musi być jakaś tam procentowa przewaga zdań krótszych. I to też nie może być jedno krótkie, długie, tylko po prostu w całym tekście. I to jest jedna z rzeczy, które sprawdzają po prostu detektory, więc w tych promptach, o których ja mówiłem, jedną rzecz, o którą prosimy, to po prostu zmiana szyku zdań, w sensie długości, nie? Przeniesienie do nowej linii, nie wiem, jakieś takie rzeczy, które są naturalne dla tego rytmu człowieka, nie? I to już powoduje, że w znacznym stopniu zbliżamy się do tego tekstu, który wygląda jak napisany przez człowieka. I to jest, zgadzam się jeszcze z jedną rzeczą, co powiedziałeś odnośnie Google'a. Ja myślę, że oni nie sprawdzają tak naprawdę, bo oni są może nawet w stanie zweryfikować. Pewnie nawet na lepszym poziomie niż detektory, co jest napisane przez sztuczną inteligencję, tylko po co? Mi na przykład dużo stron poleciało na HCU, które miałem od lat, ale po prostu były pisane 5 lat temu przez copywriterów i te teksty były krótkie, o niczym, takie, wiesz, one też zostały wyindeksowane i też strony dostały karę. Więc to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy dodawali, jakby podstawą teraz jest dodawanie wartości w tekstach. I twierdzę, że osobiście twierdzę, że teraz wygra ten, kto będzie udoskonalał swoje teksty już istniejące, dodawał nowe rzeczy, niż ten, kto będzie w nieskończoność tworzył i powielał, czyli nowy dodawał, tak? Które nic nie wnoszą. To ciekawe, to ja w takim razie przeskoczę pytanie i zapytam o to, co byś doradził copywriterom, którzy przegrywają z AI walkę o klienta, którzy od klienta słyszą, że AI pisze lepiej niż człowiek. Znaczy lepiej w tym kontekście, co mówiłeś wcześniej, że taniej i szybciej, niekoniecznie płynniej czy kwieciściej. No, dobre bardzo pytanie, trudne. Co ja bym doradził? Ja bym doradził jednak posługiwanie się, wspomaganie się sztuczną inteligencją, ale dodanie coś właśnie od siebie, jakąś taką wartość. Ewentualnie zrobienie sobie briefu, bądź jakiegoś takiego planu, kontekstu, artykułu i później pisanie już samemu. I bym podkreślił jednak, że ta wartość, no nie każdy będzie mógł humanizować teksty. Te rozwiązania, które mamy w Synu, to będziemy wprowadzać do naszego writera, mamy to też w tym naszym enterprise'owym narzędziu, natomiast nie każdy będzie w stanie to zrobić. Więc warto może jednak pisać teksty samemu, ale posługiwać się właśnie Perplexity, jakąś taką bazą, wiesz, budować swoją własną bazę wiedzy, nie wiem, szukać pomysłów na tematy i przekonać jednak tego klienta, że ten tekst pisany, nieważne czy on przejdzie detektory, on będzie miał taki naturalny flow, będzie się lepiej czytało dla użytkowników. No i ma mniejsze oczywiście, że szanse ukarania na następnym HCU, tylko pod warunkiem, że będzie to jakaś wartość. No ale copywriter, po to przecież jest. Copywriter powinien znać się na temacie, który pisze, prawda? Z zasady. Nie, to co ty? Przestań. Copywriter może pisać o wszystkim. To po pierwsze. No to jest do niedobrej, nie do obrony to jest. Jeżeli ktoś tak podchodzi do tego, no to jest niczym się nie różni od słabych tekstów pisanych przez modele językowe. A po drugie, copywriter jest po to, żeby brać od klienta kasę za teksty, a nie żeby, wiesz, dawać wartość. Kto to widział, żeby teksty miały jakąś wartość, nie? Znaczy, ja po prostu skupiam. Jest takie podejście. Mówię to, czego ja bym oczekiwał jako klient, nie? No. Mam nadzieję, że to dotrze. Dobrze by było. Znaczy, jedna rzecz, która jest z copywriterami jakby problemem dla mnie, bo to wcale też nie chodzi o cenę. Ja jakby przy tych ilościach przepisywania tych tekstów nie zawsze jest super drogie, na pewno super tanie, na pewno jest tańszy niż tekst, nie wiem, tam 1000 znaków, jak się wyceniają copywriterzy. Copywriterami to jest, że nie są skalowalni. Jakby nie da się jeden człowiek zatrudnić dwóch podobnych, a nie będą podobni, każdy ma swoje tempo. Nie jesteś w stanie jakby zwiększyć to tempo, zwiększyć tą ilość w czasie, który jakby robi to AI. To jest jedyna rzecz tak naprawdę w tej chwili. No, ale... To jest argument, którego jeszcze nie słyszałem. Ale jeszcze uwaga, jakby teraz na etapie tego wszystkiego, co się dzieje, ja eksperymentuję z wyrzucaniem artykułów, starych artykułów na swoich stronach. Dlatego, że jakby to, co ci wcześniej powiedziałem, wchodzę w taką filozofię, że jakość, a nie ilość, czyli lepiej sobie przepisać ten stary tekst i nie wiem, spowodować, że będzie widoczny na większą ilość słów kluczowych bądź tematów, na które będzie użytkownik, niż tworzyć nowe, ale przede wszystkim ograniczam zasoby, które Google musi zużyć, żeby się interesować moją stroną. I to jest dość ważne, więc jakby fajnie by było, gdyby copywriterzy pomyśleli o tym, żeby zrobić taką ewolucję właśnie w przepisywanie
treści, dodawanie jakichś nowych rzeczy, powiększanie właśnie tej widoczności, niż tworzenie nowych. I to mogłoby zainteresować klientów. Jeżeli te rzeczy takie się potwierdzą, to niedługo na rynku rynek się stanie właśnie takim już trochę bardziej, to co powiedziałem, nie? Że będzie bardziej dbał o content sam, który istnieje, niż o nowe. I to jest szansa tak naprawdę. Oczywiście ja też przepiszę, nie? Jak jesteśmy przy przepisywaniu, to pora porozmawiać o przepisywaczu. Tak można przetłumaczyć? Rewriter? Mhm. Tak. O waszym tak. przepisywaczu contentu. Jak to działa? Mhm. Co to jest? Skąd pomysł na niego? Dobra. Pomysł się nie jest mój, bo w Zenuto istnieje narzędzie, które nazywa się AI e-commerce writer. To jest narzędzie, które pisze opisy kategorii do sklepów internetowych. No to jest akurat idealny przykład użycia AI, bo tych kategorii jest, powiedzmy sobie, nie wiem, 500 w jednym sklepie internetowym. No i kategorie, to jest nudne zadanie dla copywritera. Potrzeba opisać, co jest w danym sklepie. Więc to narzędzie skanuje sklep internetowy, patrzy, jakie ma filtry, jakie ma produkty w danej kategorii i na tej podstawie, to jest ten rak tak zwany, tak? I na tej podstawie pisze bardzo fajne opisy. Końcowe, jakby końcówka tego narzędzia, to jest ten właśnie prompt do humanizacji, który Damian też stworzył. I ja wyszedłem z założenia, że skoro jest taki kawałek procesów w Zenuto, to pokażmy go to światu. I zróbmy na to osobne narzędzie. Ono jeszcze nie jest skończone, bo tak jakby czekamy na to originality, o którym mówiłem wcześniej. I ono nie będzie takim narzędziem, że ty będziesz mógł wkleić sobie tekst wygenerowany w czacie i ci przepisze, bo my nie chcemy się rozdrabniać. My chcemy mieć po prostu pokazać, że my mamy takie narzędzie, które w bardzo fajny sposób humanizuje. Mało tego, to jest to, co jest jeszcze na deploy, czyli jest na oryginalnym rewriterze, to też jest jeszcze pierwsza wersja. Drugą wersję już mamy na devie i wrzucimy go razem z detektorami. Pięknie przepisuje, nie zmienia kontekstu, nie zmienia znaczenia tekstu, natomiast wprowadza dużo takich tych rzeczy, o których mówiłem, nie? Humanizacja, czyli między innymi krótkie zdania, ton odpowiedni, który mu nadamy, przyciąga uwagę użytkownika, używa trochę innych słów niż te najbardziej popularne i to jest ten przepisywacz. Jest coś takiego, żeby to nie przepisywało na przykład po angielsku z brytyjskiego angielskiego na amerykański angielski. Please, niech to tam będzie, bo surfer wypuścił humanizer i upierdliwie przepisuje mi z amerykańskiego angielskiego na brytyjski i ja to później muszę zmieniać. To jest strasznie drażniące, więc to jest taki, nie wiem... A oni mają chyba tylko angielski, nie? Chyba testowałem po polsku, ale wiesz co, po polsku, jak wklejam polski, to jest 100% tekst AI, wklejam i pokazuje, że jest oryginalny, nie? Human written. Więc nie wiem, czy potrafi przepisywać, ale chyba nie wykrywa AI-skości w tekście. Nie wiem, ja wiesz co, dawno nie zaglądam do chłopaków, my się znamy, w ogóle pozdro, surfer cały, się znamy i lubimy. Nie zaglądałem do tego, natomiast oni też fajnie zrobili, nie? Bo oni pierwsi pokazali, że jest coś takiego, oni to fajnie też nazwali, Humanizer. Chwytliwa nazwa też, jest wokół tego duże zainteresowanie. No, pewnie jest sporo firm, osób, które potrafią to robić, przepisywać. Natomiast my dążymy do tego, żeby, znaczy ja jestem pewien, że to będzie, tylko po prostu musimy poczekać na tą końcową wersję w każdym języku. Ale sprawdzę dla ciebie specjalnie, sprawdzę jak to będzie z tym brytyjskim, angielskim. Aż się pobawię jutro po prostu. No wiesz co, w sumie to jest ciekawy ten, ale nie wiem też na jakiej zasadzie ten humanizer zmienia amerykański na brytyjski, więc wiesz, też byłaby... Trzeba mu powiedzieć moim zdaniem, wiesz? Trzeba mu powiedzieć, on będzie rozumiał. Trzeba mu powiedzieć, że to ma być, że to jest brytyjski, angielski, to trzyma się brytyjskiego, angielskiego. Być może takie zmiany będę musiał wprowadzić w prompcie, bo z tym się jeszcze nie bawiłem. Nie ma tam takiej opcji. Tam tylko... Ciekawiłeś mnie. No, wklejasz tekst, wiesz, wklejasz tekst, klikasz humanize i ono się... Wiem, widziałem. Widziałem, testowałem. U nas jest trochę inaczej, że masz temat wpisujesz, on ci robi na takim prostym modelu językowym, w tym GPT-4 chyba, ten taki tekst, który jest bardzo defaultowy dla każdego artykułu. Nagłówek, dwa paragrafy, nagłówek, dwa paragrafy. Te paragrafy są podobnej długości, zaczyna się zazwyczaj w świecie, ubezpieczeń, znane są, wiesz, wszystkie te frazy, które są, jak się czyta, jakby ja długo siedzę w AI,
Jakby czytam już teksty, to ja po prostu nie muszę być detektora, już widzę po prostu od razu. Na końcu jest oczywiście podsumowanie. Kto wie, jak to wygląda, to no. Mówiłem przed chwilą, nagrywaliśmy z Wiktorią Kolinko, to mówiłem jej, że czytałem książkę Napoleona Hilla z, nie wiem, 50 czy 60 roku, jak tam widziałem to zdanie, że coś tam jest nie tylko czymś tam, ale czymś tam, że facet nie pisał za jaj przecież tego, nie, ale miałem taki zgrzyt, że znowu to samo, to już mi obrzydło. Mnie też, ale wiesz, zobacz na social media wszystkie, na newslettery, które dostajesz. To już czasami po prostu, użyli po prostu tego, nie? I fajnie by było, gdy ktoś to robi z głową. Że ktoś to robi z głową, że trochę, wiesz, dodać dokładniejszy prompt, żeby to ładnie opisać, bo to naprawdę podstawowe są rzeczy, bo nawet w tym prompcie generującym treści możesz dodać dużo reguł, które ci go zwrócą zupełnie inaczej, nie? Konwersacyjny ton na przykład, tak? Active voice to się nazywa też, nie? Czyli są wykrzykniki, zapytania. No, to są proste rzeczy, które można zrobić paroma poleceniami, tylko ludziom się nie chce. Ja z tego miejsca chcę pozdrowić wszystkich na LinkedInie, którzy ustawili sobie jakąś debilną automatyzację na odpowiadanie, na skrapowanie treści posta i odpowiadanie z AI. I tam jest, biorą twój temat posta, załóżmy, że dzisiaj bym pisał coś o rewriterze albo humanizerze, albo tym, że nagraliśmy podcast. I ono mi napisze, że nagrywanie podcastu jest kluczowe dla budowania marki osobistej w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie marketingu online. Wyróżnik marki jest bardzo istotny dla tego, żeby zdobyć klienta. Podsumowując, coś tam. Cieszymy się, że się dzielisz tym. Kuźwa, odpisać czy nie odpisać? Nie odpisuję na takie komentarze. Wiesz, czemu się śmieję, bo po prostu odpowiedziałeś regułką. Widzisz, pamiętam, jeżeli chodzi o AI, to jest po prostu zawsze jest to samo, nie? Zabawnie zabrzmiało, tak jakbyś czytał po prostu czat, nie? Nie, totalnie z głowy. To już ten sprany mózg, nie? Po prostu sprany mózg za dużo tego, za długo się taplam i dlatego, więc to jest ten detektor AI jednak mimo wszystko. Na pierwszy rzut oka widzisz, że tam było dotknięcie robota. Dokładnie. Znaczy wiesz, jeszcze druga rzecz, o której nie powiedzieliśmy, też angażowanie użytkownika i generalnie po co jest SEO, po co to wszystko robimy, po to, żeby sklep zarobił, klient zarobił, nie robimy tego inaczej. Więc jakiś tekst, który nie sprzedaje, to czy on będzie wykrywany przez detektory, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, klient nie zarobi, to nie jest to, o co mu chodzi. My mówimy o takich prostych artykułach, które, nie wiem, blogowych na przykład dzisiaj, w tym rozumieniu, na przykład, które sprowadzają użytkownika, żeby mu sprzedać na przykład jakąś rzecz albo usługę. Natomiast jest kupa tekstów sprzedażowych, takich landing page'y, które też są robione przez AI i jak to ma sprzedać? Przecież ktoś wejdzie, przeczyta i ucieknie, nie? Widziałem taki landing, naprawdę produkt za jakieś chyba 47 zł na temat tego, jak pisać landingi z AI. Tak? Miałem ochotę sobie wypróć żyły na tym landingu, naprawdę to było. I też widziałem landing drugiego. Dobrze wiem, o czym mówisz. No. Z AI-em napisane. I tak myślę sobie, no kurczę, to tak trochę zalatywało może takim brakiem szacunku. Wiesz gdzie byłoby to usprawiedliwione? Jakby to był landing, Ewa Szczepaniak zrobiła coś takiego. Ona miała taki mini kurs albo fragment kursu, chyba mini kurs, na temat copywritingu ze wsparciem AI. I ona ten landing miała napisany przy wsparciu AI i to było widać, że to było przy wsparciu AI, ale było zrobione dobrze. I ona na koniec, wiesz, pisze, że ten landing w iluś procentach tworzyło AI. No kurde, bomba. To ma jakieś uzasadnienie, ale piszesz landing produktu za 3000 zł AI-em, bo ci się kuźwa nie chce ruszyć dupy albo kogoś zatrudnić do tego. No dla mnie to było trochę jak, nie wiem, może obelga, może pogarda, może przesadzam. Ja się z tobą zgadzam w 100%, że... Nie bójmy się AI, nie modeli językowych, narzędzi wszystkich nowych, tylko róbmy to jakby znowu z głową, apeluję do wszystkich i jakby przepraszam, że zrobiłem tytuł chwytliwy pierwszego webinaru, copywriterzy go nienawidzą, to nie miało na mnie celu pokazanie, może trochę pokazanie zagrożenia ze strony AI, natomiast też uświadomienie za i przeciw, nie? I myślę, że dzisiaj na podcaście tutaj u ciebie więcej to rozwinęliśmy. Ta dyskusja cała się trochę tak właśnie toczy, nie? Żeby to wypośrodkować gdzieś właśnie. Jak samemu mówię z jakąś prezentacją, to nie jest tak, nie przychodzą takie wnioski szybko do głowy, nie? Nie można przekazać tego wszystkiego.
Tak, i to jest fajne. I wiesz co, tak naprawdę mamy co 2024 rok, wrzesień. Jeżeli ktoś dzisiaj po twoim webinarze dostaje sygnał, że AI jest zagrożeniem dla jego pracy, to to jest o 2 lata za późno. Tak. Wiesz, tam modele językowe naprawdę, to powiedzmy, że to była zabawa. O 2 lata jest za późno, ale też doszła jedna rzecz, o której to właśnie w tym roku głośno jest, o tym RAG-u i o tej humanizacji. Nie? Wcześniej ja bym nie miał takiej retoryki na podcaście z tobą. Wcześniej bym jednak uznał, że halucynacje AI, sposób pisania, to wszystko powoduje, że to jeszcze nie jest ten moment. A teraz już naprawdę z czystym sumieniem mówię, że już jest ten moment. Jeżeli przyjdzie do mnie klient, chirurg i powie, potrzebuje artykuł o jakiejś tam operacji naczyniowej, to bym go poprosił o książkę, zeskanował ją, zdigitalizował, nakarmił po prostu model i bym mu wypruł tyle artykułów. Czy to jest zagrożenie dla kooperatorów? Jest. A czemu kooperator tego nie może zrobić? Maciej, co ty opowiesz? Przecież ty każesz komuś się wziąć do roboty. Kopirajterzy to są leniwe. Dokładnie tak. A ty brzmisz trochę tak, jakby to środowisko kooperatorów było leniwe i jakby skażone bardzo mocno. Ja się w nim nie poruszam, więc już się nie poruszam. Jest to taki trochę sarkazm z mojej strony, bo jest spora grupa kopirajterów, którzy wyobraź sobie chcieliby, żeby AI do tworzenia treści było zakazane. Żeby była regulacja jakaś rządowa, że tekstów z AI nie można robić, bo to zabiera pracę copywriterom. No, ja was przepraszam bardzo, ale jeżeli przedsiębiorca ma zapłacić 20 dolków miesięcznie za ileś artykułów, a ma zapłacić 2000 dolków za człowieka, zapłaci 20 dolków. Jego to gówno obchodzi, czy to komuś zabiera pracę, czy nie. Dokładnie tak. Pod warunkiem, że nie dostanie kary, a nie dostanie, bo już teraz my się zabezpieczamy w taki sposób, nie? No i ktoś się też robi mądrze. Ale masz rację, zgadzam się z tobą. Natomiast ja bym jeszcze poruszył jeden wątek, bo to nie chodzi tylko o modele językowe, to o embeddingi, o wektory, o sposoby wykorzystania nawet narzędzi w SEO, to co też na ostatnim webinarze, to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej. Przeliczanie na wektory i praca na tekstach w postaci wektorów, porównywanie, to jest przyszłość i ten postęp technologiczny jak rakieta idzie. My żyjemy w ogóle w takim najbardziej ciekawym okresie, przynajmniej dla nas, do tej pory, rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. U nas po prostu w średniowieczu co się działo? 200-300 lat przed mieczami się nawalali, nie? A my mamy po prostu od internetu, bo ja jestem 80. rocznik, do teraz do sztucznej inteligencji i za 2 lata wam gwarantuję, że będą już cuda. Że jakby tutaj trzeba już być cały czas, ten pociąg przysłowiowy już odjechał i jak ktoś w nim nie jest, nie zacznie przynajmniej pracować z nową technologią, to z ręką w nocniku za 2 lata się budzi. No to zazwyczaj dodaję, że z ręką w nocniku i to do takim nocniku, do którego już się ktoś załatwia, że jest totalnie kibel. Dokładnie tak. Czytałem przy którymś artykule, który pisałem, czytałem, że w ciągu ostatniego roku do internetu trafiło tyle danych, ile przez ostatnią dekadę wcześniej, czy coś takiego. I możliwe. Za rok. Możliwe, ale zobacz też. Do internetu trafi 2 razy więcej danych niż w tym roku. To jest taki postęp. Jeżeli chodzi o teksty na blogach, to trafi i wyleci. Zobacz częstotliwość update'ów teraz w tej chwili, nie? Jeden goni drugi, a my widzimy, my SEO-owce w sensie, bo ja też jestem dalej SEO-owcem. Obserwuję po prostu, jak duże serwisy tracą widoczność, po prostu są wycinane, ścinane, klecone na szyję. I to będzie coraz, ta poprzeczka wymagań Google odnośnie tych treści będzie coraz wyżej podnoszona. Więc to akurat jest wymóg, myślę, że nie tylko technologiczny, to, że oni nie są w stanie tego przetrzymać i przetworzyć, nie? To chodzi przede wszystkim o to, żeby nas nie zalała fala, przepraszam, gówna po prostu, bo to robi w tej chwili, nie? Już mało tego karmimy, jakby tworzymy teksty na podstawie tekstów już wytworzonych przez sztuczną inteligencję, więc... No, tak to wygląda. Jak powiedziałeś o tej fali gówna, to tak mi się skojarzyło z Gangesem, bo tak jak kiedyś zauważyłem, że czat GPT mi gorsze wyniki podaje, to mniej więcej w godzinach roboczych Indii, Pakistanu, Indonezji, że tam widocznie jakieś obciążenie większe było i oni tam się też chyba, Paweł Gontarek chyba mówił któregoś razu, że oni się tam pierdolą jakieś humanizacje.
Tam po prostu podpinają automatyzację, a później na forum developers Google, tak. Dear sir, why my website go down? I jest problem. Dokładnie. Nie? Więc to, co mówisz, że ale zobacz, dodawać wartość. No. Ale też zobacz, że gdzie się włącza lampka, jeżeli chodzi o sam algorytm Google, gdzie oni musieli ustawić lampkę. Jeżeli ktoś na istniejącej stronie w jeden dzień dodaje 1000 nowych artykułów, to jest w dobie AI to nie jest możliwe, żeby on sobie napisał i wrzucał, bo by wrzucał systematycznie, nie? I tu ja myślę, że jakby, żeby być poniżej radaru, to trzeba systematycznie ten content publikować, w zależności od tematu, jak duży jest rozległy, bo jeżeli wrzucasz 1000 tematów teraz na każde słowo kluczowe o ubezpieczeniach, to lecisz przy najbliższej aktualizacji, nie? I czy to by było napisane copywriterami, czy nie, to wiesz. I tu myślę, że trzeba też uważać, że publikować systematycznie i ważne, mądre rzeczy, które wnoszą coś do tematu, nie? A jeżeli chcesz budować widoczność na nowej stronie, zaplanuj to może, bo nie wiem, może łatwiej wystartować z całkiem nową stroną, już z porcją zrobionych, powiedzmy, topika authority wyczerpujących postów, bo to jest moim zdaniem wytłumaczalne, masz nową stronę, budowałaś ją przez 1000, kupisz domenę, publikujesz, nie? A na istniejącej domenie przyrost w krótkim czasie wielu tekstów, moim zdaniem już sprowadza na ciebie taką flagę i później cię Google jeszcze raz sprawdza i lecisz. To jest tak jak z tym, jak w szkole, nie? Ktoś jechał cały rok na dwójach, nagle napisał kartkówkę na piątkę, nie? Tak, ej, halo, i co nauczyciel wtedy robił? No to bardzo dobre porównanie. Sprawdzimy twoją wiedzę, nie? No kurde, come on. Dokładnie tak. Dokładnie ale tak. Mam tu patent dla kogoś, kto będzie chciał pobić kiedykolwiek AI, że jest coś, czego AI nie zrobi. AI działa w komputerze. AI nie wyjdzie z komputera, nie zadzwoni do klienta, nie pójdzie, nie pogada. I mówię to zarówno jeśli... O! Chcesz powiedzieć... Za późno, już to robi. Już to robi. Ja już to robi. Już to robi, już są boty dzwoniące, mało tego, imitujące głos ludzki, bo to wszystko, że mówimy o tekstach, to wszystko można robić też z obrazkami i z filmami. No i z dźwiękiem. Dobra, to co powiedziałem. Tak, no ja z racji afiliacji gdzieś tam mój telefon został zostawiany w wielu miejscach, więc no, jestem spamowany bardzo często różnymi telefonami. Jakby, ale też jestem w tej technologii, w sensie interesuje mnie to. Więc wiem dokładnie, jak to wygląda. Ta rozmowa to już nie jest taki bot, co kiedyś dzwonił tam 2-3 lata temu. Rozmowa do złudzenia przypomina już człowieka i te algorytmy nie odpowiadają ci na jedno pytanie, tylko reagują na to, co ty powiesz w wielu takich, wiesz, płaszczyznach, nie? To jest często głos, wiesz, w zależności od tego, do kogo się dzwoni. Emeryci dostają, wiesz, miękki głos jakiś. No, jakby to wszystko już jest. To jest jakby to, co się teraz dzieje, w jakim my w świecie żyjemy, to, że moglibyśmy teraz zrobić transkrypcję tego całego nagrania i za 5 minut miałbyś streszczenie. To wszystko jest. Tak sobie myślę teraz, że dzwonił do mnie taki gostek, nie? Ale zaczął powtarzać te same zdania po pewnym czasie. Jak go pytałem, wiesz co, i wywaliło mu tu korki, jak pytałem o administratora danych osobowych, nie? I się zapętli. No to zawsze wywala im korki. No słuchaj, mają to jedno powiedzenie, że wiesz, że tam numer został wylosowany. No nie został, jest tyle kombinacji, że wylosować prawidłowy numer to nie jest taki prosty. Pracowałem na słuchawce, więc tak, od razu mogę powiedzieć, że nie, nie losują numerów. Mają po prostu kupione bazy i mają RODO w dokładnie dupie, tak. Więc jakby ktoś kiedyś... Dokładnie. To jest argument, nie? Ale zobacz, nie trzeba call center? Jest po prostu dobrze skonfigurowany jakiś model, który to robi. Więc skala też jest i to w każdym języku, nie? I taki wiesz model co, to... też może, nie wiem, tak, wykonywać takie połączenia inicjujące na przykład. Rozpoznać, czy ktoś jest czymś zainteresowany, później może dzwonić człowiek. Zobacz, jaka to jest oszczędność i tak jest pieniędzy dla kogoś, kto prowadzi call center, nie? Gadamy tutaj teraz, słuchajcie, nie o organizowaniu call center, tylko o możliwościach AI, sztucznej inteligencji, tak? Przeszło mi to właśnie przez głowę, że zamiast, jak dzwoni do mnie typeska i pyta, czy chce płacić mniej za prąd, to zamiast dzwonić typeska, mogłaby dzwonić właśnie AI i pytać, czy ma pan dach? Ja mówię wtedy, że nie mam. Ona mówi wtedy, okej, okay, czy ma pan balkon? Mówię, no nie mam. Okej, okay, to dziękuję i tyle. I siema. I to jest robot, nie? I to nie jest człowiek. To, co mówiłeś wcześniej, że człowieka nie da się skalować. A to się da. A tutaj wiesz,
Tak, dzwoni robot, ja mówię, że nie wiem, że no załóżmy, mówię, że mam dach i zaraz dzwoni do mnie człowiek, dobra, skoro ma pan dach, możemy na nim panele położyć, nie? Chce pan panele położyć? No i wtedy już jest inna rozmowa, bo nie dzwoni do mnie. Tylko wiesz, to już rozmawiamy o takich prostych, tylko rozmawiamy o prostych algorytmach, bo takie algorytmy, które słyszą odpowiedź tak albo nie i w zależności od tego prezentują inne nagrania, też nie jest sztuczna inteligencja, to już było dawno temu, nie? A teraz tak naprawdę, zobacz, wystarczy próbka głosu, żeby ktoś mógł twój głos podrobić. Nie? O takich możliwościach mówię. Cóż rzec. Na podsumowanie możemy powiedzieć tylko tyle, że pociąg odjechał. Mhm. Czas się zacząć szkolić obywatele, bo ja w tym pociągu siedzę gdzieś tam w tylnych wagonach, ale siedzę. I znam paru ludzi, którzy siedzą w kabinie z motorniczym, więc... Będziemy gadać. Z jednym z nich rozmawiam. Tak nie? jest. Czas się zacząć. Dziękuję bardzo. Ale słuchajcie, no oglądajcie, czytajcie. Ja zapraszam na swoje webinary, bo cała seria będzie jeszcze do końca roku. Oczywiście tam omawiamy też produkty, które ja prowadzę w Synuto w Enterprise, ale też staram się zawsze z każdym webinarem coś dać. Więc dla takich osób, które chciałyby w jakiś prosty sposób zrozumieć coś albo się doszkolić, myślę, że to są spoko webinar, zresztą dostaję takie opinie, więc zapraszam was, ale oprócz mnie jest naprawdę bardzo dużo ludzi, jak Daniel powiedział, nie? Jest dużo ludzi, którzy już to robią, ale też się dzielą wiedzą, więc jak najbardziej. Dokładnie, trzeba korzystać. Maciej, ostatnie pytanie, gdzie cię można znaleźć w internecie? Powiedziałeś o webinarach, gdzie te webinary się odbywają, gdzie cię można poczytać? Nie mam czasu pisać, przepraszam, ale nie mam czasu pisać. Mój blog, chciałem pisać blog od paru dobrych lat, nigdy go nie zacząłem. Webinary, teraz właśnie co miesiąc, mniej więcej na początku miesiąca wydajemy ten Here We Go Again. AI Here We Go Again. Były już dwa webinary, więc wiem, że się to szukać, bo to jest nagrywane w Synuto, w ramach Synuto, na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Synuto. Tam teraz też są newslettery i będziemy pewnie więcej publikować treści. Ja planujemy też wrzucenie takiego właśnie newslettera AI-owego, gdzie ja będę też pisał nie tylko o produktach, ale też o jakichś rozwiązaniach. Zapraszam teraz na swojego LinkedIna oczywiście. Jeżeli ktoś by chciał coś zapytać, porozmawiać, ja jestem otwarty. Jak tylko znajdę przerwę w promptowaniu, to możemy pogadać się gdzieś przeciąć. No i oczywiście duże konferencje w Polsce. Jestem... Teraz będę bardziej dostępny, bo reprezentuję Synuto, więc też myślę o tym, że gdzieś być może przy stanowisku Synuto będziecie mogli mnie spotkać i porozmawiać. Super. Jakaś duża konferencja teraz się kroi? Czekaj, co jest wrzesień? Zembaw chyba? Ja we wrześniu akurat mam w ramach Synuto w Rumunii konferencję, taką tak naprawdę mało, ale pierwszą w ogóle w Rumunii. Też tam będę mówił o AI-u. Tak, ale później jest przecież festiwal SEO. I myślę, że jeszcze będzie dużo różnych okazji. Nie? No dobra, no my z tych okazji będziemy korzystać, żeby skleić pionę, coś pogadać, pouczyć się, pozdobywać. Zapraszam. Ja ci, Maciej, za dzisiaj dziękuję i życzę dobrego wieczora. No wzajemnie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo fajna rozmowa wyszła. Mnie się również podobało. Siema. Cześć. W odcinku z Maćkiem to tyle. Jak zmieniło się twoje podejście do AI? Czy w ogóle się zmieniło? Czy używasz? Czy nie używasz, czy będziesz używać więcej, mniej, a może inaczej, może lepiej, a może wcale? Podziel się w komentarzu. Napisz, jaką jedną lekcję wynosisz z tego odcinka. To pokażę tym algorytmom, że w odcinku jest wartość. Jednocześnie zachęcam do sprawdzenia profili Maćka w mediach społecznościowych, do śledzenia go na LinkedInie, na Fejsie, do zapoznania się z możliwościami AI Rewritera. I ogólnie do pracy nad sobą, bo to jedyne, co może dać ci broń w walce z AI o klienta. W tym odcinku to jest tyle. Zapraszam cię do kolejnych odcinków. Siema.